Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Marcin Olkiewicz, IndyCage.pl. Witamy z gościnnych progów szczecińskiego Nowotelu, a ze mną dyrektor sportowy KSW Wojciech Rysiewski. Witam serdecznie. Dzień dobry. No, oglądaliście ten wywiad wyjątkowo wcześnie. A dlaczego wyjątkowo wcześnie? A to dlatego, że zawodnicy uznali, iż 23 minuty to jest wystarczający czas na zważenie się. No, mamy jeden z najlepszych wyników. Dobrze się zaczyna rok, jeszcze wszyscy w limicie. Zwycięstwo. No. Jest tylko jeden catchweight tak naprawdę. Ale Michał, który zwykle żyło uwagę, też zrobił. Kendall też był szybciutko. Ostatni finalnie był albo Michał, albo Mark Dusis na 23 minuty. To jest wynik, jaki oczekujemy. Wszyscy mają więcej czasu na wypełnienie swoich obowiązków. Podsumowując tak króciutko, bo do tego jeszcze na to czas przyjdzie, do takich większych podsumowań, ten miniony rok. Olbrzymi progres, tylko progres, sukces. Jakbyś ty określił ten pierwszy rok z Viaplay? Komfort pracy, lepiej się pracuje, gorzej, co byś zmienił, co byś dodał, jak to wszystko wyglądało z twojej strony? Czy tak byś sobie życzył, żeby każdy rok wyglądał, dało się już dużo zrobić lepiej? Jak to wspominasz? Znaczy ogólnie na pewno jestem zadowolony i uważam, że to jest duży sukces na kilku płaszczyznach. Pozyskaliśmy ogromnego partnera na lata, który pozwala nam się rozwijać, jakby utrzymywać status, który mamy w Polsce, jednocześnie rozwijać się na rynkach europejskich. Ten partner pozwolił też nam zwiększyć liczbę gal, wprowadzić te mityczne drabinki, rankingi jakiś. No, naprawdę dużo łatwiej jest sensownie zestawiać fight cardy, kiedy masz możliwość posiadania dużo większego parku zawodniczego. Pozyskaliśmy też ogromnego sponsora, przedłużyliśmy umowy z kilkoma innymi. No, wydaje mi się, że pod względem takim biznesowo-organizacyjnym naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Myślę, że też daliśmy radę w tym nowym systemie się odnaleźć. Oczywiście są pewne rzeczy, które cały czas będziemy poprawiać i jakby dostosowywać się do tego tempa 12 gal. Na pewno też nie da się tak pracować, żeby każdy robił swoje obowiązki miesiąc w miesiąc bez jakichś urlopów, więc też trzeba jakoś zorganizować pewne zastępstwa czy osoby wspomagające, ale po to się jakoś tam sukcesywnie dzieje, także też jestem z tego zadowolony. Także ja nie widzę, no oczywiście były gale lepsze, gorsze, ale to jest normalne, tak? Ale ogólnie myślę, że poza jakimiś naprawdę momentami, czy tam pewnie ta gala w Kielcach, trochę początek gali w Szczecinie, to też przede wszystkim zawodnicy dowieźli, tak? No, były spektakularne walki. Nawet jak robiliśmy te podsumowania na koniec roku, to no, tam, żeby była jakaś równa liczba, to się musieliśmy zastanawiać nie, czy było 5 super knockoutów, tylko czy zrobić 15 czy 10, więc też mi się wydaje, że duże oklaski dla zawodników, no bo no, było sporo naprawdę świetnych występów, czy to walk, czy skończeń, także z tego też jestem zadowolony. A cieszy Cię to, że się udało zrobić te 12 gal z fajną oglądalnością, bez używania w tych czasach influencerów, celebrytów i tak dalej, i tak dalej? Znaczy, no, ja nigdy nie ukrywałem, że nie jest to jakiś mój świat i coś, co super, co mnie jakoś ekscytuje i uważam, że jest fajnym dodatkiem. Znaczy, no, czasem pewnie jest to konieczne, ale no, jak widać, nie było i sportowo sobie poradziliśmy bez wspomagaczy. Myślałeś o tym takim paradoksie, że wy wprowadziliście friki do Polski, a na samym końcu u was ich nie ma w ogóle? Nie, znaczy, no, ja nie przywiązuję wagi do jakiejś takiej, nie wiem, martyrologii, czy historii, czy jakichś zasług. Wprowadziliśmy, nie wprowadziliśmy. No, nie jesteśmy jedyni. No, w UFC też były walki, które były quasi-freakowe, już nie mówię, w Pride i w różnym wymiarze, myślę, że na całym świecie, od Rosji po Stany Zjednoczone, takie rzeczy się działy, tak? To, że akurat teraz tego nie potrzebujemy, tak jak, nie wiem, UFC nie potrzebuje, czy PFL nie potrzebuje, no to chyba okej, nie? Też tak myślę, więc dobrze, że tak jest i dobrze, że sport... Szczerze mówiąc, przepraszam, PFL cofam, zatrudnili Jake'a Paula też. No właśnie.
Za szybko pochwaliłeś. One Championship nie potrzebuje. Tak. To jak o PFL-u wspomniałeś, to jedna rzecz mi zaczyna chodzić po głowie, czy tego tematu w sieci nie widziałem, albo nie przyglądałem się aż tak mocno. Natomiast widać mocno ten trend turniejowy wraca. W wielu organizacjach Octagon, turniej o milion euro w puli, Road wcześniej, One, no teraz też Bellator turniej, nie, tam chyba nie ma stawki jakiejś milionowej, ale chyba jest, ale jest turniej. Nie, w Bellatorze jest milion. Tak, też jest milion, okej. Okay. Nie myśleliście o tym, żeby wrócić, trochę wrócić do turnieju i zrobić coś takiego, bo fakt faktem, patrzę się troszeczkę po zainteresowaniu ludzi, to koncentruję tę uwagę, no pomijając fakt ułomność tej formuły, czyli to, że turniej po prostu potrafi się posypać, tak jak Bellator zrobił to w kategorii półciężkiej, ogłosili piękną drabinkę, z której niewiele potem przetrwało, ale czy nie było takiego pomysłu rzuconego, aby rzucić konkretną stawkę, kwotę, która ma przyciągnąć do KSW zawodników z różnych części świata i walczyć jakąś okrągłą sumkę? No nie w tej sytuacji, która jakby zastała nas w ubiegłym roku, tak? No, nie da się jednocześnie przejść na 12 gal rocznie też z pewnymi założeniami, jakimiś zawodnikami z odpowiednich rynków, no też w kontekście jakiegoś rozwoju międzynarodowego i jeszcze zrobić turniej. No jakby nie ciężko jest połączyć te wszystkie rzeczy, a jeszcze, no tak jak mówisz, ta formuła turniejowa, ja nie jestem specjalnie fanem, no bo to wszystko pięknie wygląda na papierze, a potem kolejne kontuzje i wypadnięcia powodują, że to nie wygląda już tak fajnie, jak mogłoby i traci to ten swój urok. Jakby nie było kontuzji w świecie MMA, to super, robiłbym turnieje, no ale niestety to zawsze krzyżuje plan. Zanim przejdziemy do karty walk, to ostatni wątek, który chciałbym poruszyć. Rozmawiałem niedawno z Arturem Gwoździem o tym, jak ciężko jest matchmakerom mniejszych organizacji w dobie 12 gal KSW w roku, ponieważ no, płacąc najwięcej, oferując największą medialność, mać największą siłę przybicia i w zasadzie kogo chcecie, to bierzecie. Oczywiście no, różnie to wygląda. No, ktoś jest wolny, ktoś ma kontrakt, komuś się kończy, ktoś do was chce przejść, ktoś nie, z kimś trzeba negocjować, wiadomo. Natomiast no, Artur w męskich słowach powiedział, że no, nie są w najbardziej komfortowej sytuacji matchmakerzy mniejszych organizacji. Ale Artur to ma chyba jakieś rozdwojenie osobowości, bo chyba jako menadżer to rozumiem jest zadowolony, że jego no tak, rozmawiam z matchmakerem Babilonu wtedy. No. No, co mam powiedzieć? Mam. Znaczy, to nie jest tak, że nagle my płacimy jakoś niesamowicie więcej niż wcześniej. Myślę, że jakby te kwestie finansowe są, no jakby oczywiście idą w górę, inflacja i tak dalej. No, ale no, fakt, że mogliśmy dość niespodziewanie zatrudnić wielu nowych zawodników, spowodował, że troszkę wyczyściliśmy, że tak powiem, rynek dostępnych zawodników. Ale to myślę, że też jest trochę chwilowe. No, jakby teraz w tym roku już nie zatrudnimy tylu nowych zawodników. Oczywiście część będzie odchodziła, będzie przychodziła, no, ale no, nagle nie będzie aż takiego skoku, więc myślę, że to jest ten czas dla tych organizacji, żeby budować tych młodych, nowych, perspektywicznych zawodników. Które chcesz mieć raz za rok. No ale ja myślę, że akurat z Babilonem ta współpraca jest bardzo dobra, tak? No myślę, że rozumiemy i jakby no, że to jest taki naturalny progres dla takiego Dawida Śmiałowskiego, że nie mówię nawet o Danielu Rutkowskim, dla Łukasza Sudowskiego, no żeby po zrobieniu swojej roboty w Babilonie, żeby przejść do KSW. No, jakby w ogóle nie ma, no zresztą widać po tych transferach. Znaczy Paweł, Pawlek właściwie, nie wiem, czy są jacyś mistrzowie Babilona, którzy nie trafili do KSW, no. No to się zgadza. Ja, wiadomo, bo z waszej perspektywy w ogóle jest jakby, to nie jest wasz w ogóle problem, natomiast nie myślisz o tym, o czym mnóstwo osób mówi. Czytam co drugi dzień, że FN upada. Czytam, widzę, że armia zmniejszyła liczbę gal. Wiem, że pojawiają się jakieś mniejsze organizacje jak Cave, jak Revolta i tak dalej. Jest Seaside Battle dziwno, są lokalne gale, które gdzieś tam cały czas działają. Strife oczywiście, tak. Natomiast no, ludzie się zwrócili uwagę, że jak się mówi o drugiej sile, trzeciej sile, dało się to jakoś ułożyć, to nagle jesteście wy, jest przerwa i reszta. I jakby te karty walk, konkurencji już tak nie elektryzują, nie mają za bardzo z czego czerpać. I teraz pytanie, czy was to w ogóle, ciebie to w ogóle interesuje, czy w ogóle cię to nie interesuje, niech oni się martwią, to jest ich sprawa. Natomiast czy nie dojdzie do momentu, w którym po prostu no nie, będziecie tylko wy i nie będzie jakby nic poza wami, no co dla rynku nie jest dobre, no bo jak nie ma konkurencji, to nie jest najlepiej. No.
Ja się nie obawiam, że będzie tylko KSW i nie będą się poza KSW gale odbywały. No, jakby za bardzo rozwinięty jest ten rynek MMA w Polsce. No zobaczcie, przynajmniej nie ma mniejszej liczby osób startujących na zawodach amatorskich. Co więcej, no mamy jakby dwie ligi i organizacje amatorskie, które niezależnie od siebie mają swój jakiś ekosystem. No więc są zawodnicy, młodzi, amatorscy, którzy za chwilę będą przechodzić na zawodostwo i lokalne gale zawsze będą się odbywały, tak? Być może nie będzie takiej mocnej drugiej siły, bo trochę nie będzie chwilowo przez najbliższy czas na to miejsca, ale myślę, że ja się nie boję o ten krwiobieg, tak? No, te gale się odbywają i myślę, że jak się troszkę uporamy jako ogólnie pewnie ludzkość, ale w kontekście tutaj bardziej Polska, już po tym covidowym temacie gospodarczo-inflacyjnym, że tak powiem, to się troszkę ustabilizuje, to nie widzę powodu, dlaczego nie miałyby się odbywać gale w mniejszych miejscowościach, gdzie lokalny bohater sprzedaje 300-400 biletów, ludzie przychodzą, organizator ma za co zapłacić mu garze i jeszcze na tym zarobić, to myślę, że to bardzo szybko się odbuduje, tak? Zresztą to już się odbuduje, przy tych gale się odbywają, tak jak mówisz, jakiś Cave, Strife bardzo dobrze działa, nie wiem, teraz na przykład Madness Cage Fighting ma być chyba w Polsacie, Sport. Rwota w Polsacie Sport też ma być. TFL jest w TVP Sport. Więc no, dajmy to po prostu czas. No dobrze, to w takim razie my czekamy. Panie operatorze, pan kontroluje tam czas, co 20 parę minut trzeba będzie zrestartować. No i przejdę do ostatniego tematu, ale najwięcej osób o to pytało i bardzo mnie prosiło, żeby ten temat poruszył. Sam mnie on ciekawi ze względu na rozbieżne informacje i teraz chciałbym, żebyś jesteś ostatnią instancją, do której się zwracam w tym temacie. A więc tak, nie oglądam tego wywiadu, ale wiem, że to w tym wywiadzie padło. Chodzi o trójkąt Darko Martina Komilańczuk, żeby widzom wyjaśnić tę sytuację i mi, bo ja szczerze też trochę jestem skonfundowany całą sytuacją, nie wiem na czym polega, czyli w wywiadzie chyba dla Jarka w MyMMA powiedział Daniel, że Martinek nie chciał się z nim bić w Libercu. To jest jedna część. Jak robiłem wywiad z Martinem we wtorek, to powiedział, że na gali w Libercu miało dojść do starcia o Milańczuk Martinek czy do rewanżu. Martinek, no bo Martinek wypada, więc no można było pewnie o tym powiedzieć. No i na samym końcu Darko ma walczyć o pas Brave. To jakbyś to do kupy nam wszystko wyjaśnił i rozwikłał, bo to ta zagmatwana sytuacja trochę. No myślę, że tu kwestia jest pewnie czasowa. W pierwszej jakby opcji, tuż po całym tym zamieszaniu, wstępny plan był, żeby robić rewanż w Czechach, ale też daliśmy, no, ponieważ werdykt nie został zmieniony, ale daliśmy Michałowi i jego trenerowi Andre Reinersowi takie pewne zapewnienia. Przede wszystkim, że traktujemy finansowo tę walkę jako zwycięstwo, że rankingowo też jakby Michał nie będzie niżej niż Daniel. I że dajemy im pewne prawo wyboru, czy chcą rewanż, czy chcą jakby pójść drogą, że formalnie Michał wygrał, jakby może praktycznie, o lepsze słowo, Michał wygrał i dostaje zawodnika wyżej. I oni jednak po zastanowieniu stwierdzili, że wolą zawodnika wyżej, stąd Darko miał walczyć z Michałem Martinkiem i właściwie byliśmy już gotowi ogłaszać tę walkę, no ale niestety tam dość poważna kontuzja, zerwanie bicepsa spowodowało, że Michał musiał się wycofać. Próbowaliśmy znaleźć zastępstwo dla Darko, które ma jakiś sens. No, jedyny jakby z zawodników, który nie miał walki, bo w międzyczasie Daniel już był zestawiony z Wiktorem Pesztą. Jakby chcieliśmy zaproponować walkę Praselowi, nie jest jeszcze gotowy po kontuzji barku. No i stwierdziliśmy, że szczególnie na Czechy robienie walki Darko Stosicza z nie wiadomo z kim nie ma wielkiego sensu, a w międzyczasie wpłynęło zapytanie przez management Darko, że bardzo by Brave zależało, gala jest w Serbii, czy jeżeli my nie mamy nic, bo byliśmy cały czas w kontakcie, nie mamy jakiegoś super zestawienia na
liberec, które dla nas ma sens, to czy dalibyśmy zgodę na jednorazową walkę na Brave? A wrócili z walką Darkov jeszcze w pierwszej połowie roku, w drugim kwartale. No i tak się to stało. A to czyli tematu Omileńczuk Martinek nie było w zasadzie, czy na samym początku był, tylko? Był, wiesz, no pewnie w listopadzie, tak? No ale jak już przyszło do potwierdzania terminu, to decyzja kampu Michała była taka, że chcą iść wyżej. Okej, czyli chronologia, no to często to jest powodem. No i teraz kolejna sytuacja, a propos Darków Brave, no bo to zdaje się, że ma być walka o pas. To Brave nie będzie chciało, żeby Darko bronił pasa, jak go zdobędzie? Zgoda jest jakby jednorazowa, no nadrzędny jest kontrakt. Nie wiem, jaki jest kontrakt, nawet inaczej. Brave poprosił o zgodę na jednorazowy występ i taką daliśmy. Okej, okay. To inaczej, to jeżeli na przykład będzie opcja puszczenia go na obronę pasa, jeśli go zdobędzie znów jednorazowo, to też jesteście skłonni się zgodzić? To czy? Wszystko zależy od pewnie timingu, ciężko mi powiedzieć. No, wiadomo, Darko też jest taki trochę w zawieszeniu, no bo jest pewnie drugim najlepszym ciężkim w KSW, no ale w walce z Filem ta dysproporcja była duża i na razie nikt się nie domaga rewanżu. Ale kto wie, no. Mm-hmm. No dobrze, no to w takim razie czekamy na rozwój wypadków, a nie boicie się, że finalnie już zostanie Dark of Brave? Nie ma takiej obawy z waszej strony, że no zechce podpisać się na dłużej i rozwiązać kontrakt z wami albo coś w ten sposób, w ten deseń? No to my musielibyśmy się na to zgodzić. No. Myślę, że Darko jest zadowolony z tego, jak jest traktowany w KSW i ile tutaj zarabia, i mamy też bardzo dobre relacje z jego menadżerem. Ja nie mam takich obaw. A sam ruch Brave cię nie dziwi, że zostawiają zawodnika o pas, który ma pozwolenie tylko na jedną walkę? No, wiele rzeczy mnie dziwi w Brave. Ale no, oni mają troszkę inny model biznesowy, tak? Okej. Okay. No dobrze, no to tyle, to wiemy w takim razie, tu mamy jasność, przechodzimy do karty walkę XTB KSW 78, Dzikowski, Langen, zmiana ostatnią chwilę, Langen nam powiedział chyba, że 6 dni temu się dowiedział o walce mniej więcej, ale jest w formie, wszystko się zgadza, no i tutaj i padła... No no wczoraj mogło być 6 dni, tak, no. I wspomniał też o tym, to mi to chyba umknęło, on miał jakiś czas temu walczyć dla was i wtedy coś się wydarzyło, że nie walczył i... No tak, no rok temu miał walczyć. Rok temu, tak. A to z kim on miał wtedy walczyć? No kiedy Przemysław Dzwoniarek był chwilowo niedostępny przed galą w zeszłym roku w styczniu i wypadł z walki z Wojtkiem Januszem, to dogadany na zastępstwo był André Langen, tylko... No tam wyszło pewne nieporozumienie, ja dostałem informację, że on jest w Polsce, bo on w ogóle ma żonę Polkę i często przyjeżdża trenować do Kołobrzegu, tam chyba do Braciszczerek, mam nadzieję, że się nie mylę, i dostałem informację, że jest w Polsce, a może być, już nie pamiętać, że w zeszłym roku jeszcze chyba był COVID, były problemy z podróżowaniem, trzeba było mieć jakieś testy, coś tam. Tak, no jakby ważne było wtedy dla nas, żeby, bo to była sprawa gdzieś tam, która się rozgrywała dużo bliżej gali, w okolicach środy, czwartku chyba. Chyba jeszcze w czwartek wtedy dopinałem André Langena. Albo w środę bardziej. I okazało się, że jednak on jest w Niemczech. Jego kolega z pracy, czy z klubu, czy z, już nie pamiętam, dostał pozytywny wynik testu i podał André jako osobę, z którą miał kontakt. Mm-hmm. I André też musiał jechać na test i okazało się też, że chyba, że też jest dodatni. No i finalnie zawalczył Damian Skarżyński i André też wypadł wtedy z tej walki, tak? Tutaj uda się to nadrobić. No. Okej. Okay. Z Borysem Dzikowskim kontrakt podpisany na dłużej chyba, tak? Tak. No słuchajcie, no, podpisał się niesamowitym nokautem w Ostrowie, także no, jak wchodzić do KSW, to z takiego kopa, myślę. No i na to liczymy w tej walce otwarcie, ale nie da się ukryć, szczególnie, że Langen chyba też usposobiony stójkowo. Tak, no ja myślę, że to jest w ogóle... Jak patrząc stylowo, to trudniejszy przeciwnik niż Damian Mieczkowski, bo to jest na pewno lepszy kickbokser od Damiana. I no, jeśli Borys jakby tu będzie skupiony tylko na stójce, to
to może mieć bardzo ciężką przyprawę z Niemcem. Szczepaniak, Krilavicius, powrót Oskara, no powrót po gali w lutym chyba, gdzie przegrywa z Janem Liasa, odbija się na Seaside Battle Dziwnów z rywalem, no chyba aktualnie z ujemnym rekordem. Nie pamiętam, Swietłoza Wrzymanow, chyba nie wiem, się czyta poprawnie. I wraca w rodzinnym mieście, zapowiada, że głowa nie zagrała i wróci i psuje krwi Litwinowi. To skąd, to Oskarze wiemy wszystko, skąd pomysł na Litwina? Bo on był już zestawiony też, tylko już nie będę na której gali i wypadł, a to zestawienie całe, czy on wypadł, jak to wyglądało? On miał walczyć z Borysem Borkowskim w wadze półśredniej na gali 73 w sierpniu. Doznał kontuzji barku. I w międzyczasie też już po tej kontuzji w ogóle odnalazł się w Killcliff MMA. Tam trenował razem z Marianem Ziółkowskim i Sebastianem Przybyszem, jak oni tam byli. I gdzieś tam trenując, jego menadżer, zresztą znany menadżer między innymi Mateusza Rembeckiego, Łukasz Orzeł, dał mi znać, że on jakby tak traci na wadze i też porównując swoje gabaryty do zawodników w Stanach, chciałby zejść do kategorii lekkiej. No i zaczęliśmy szukać jakiegoś pojedynku. Akurat z Oskarem też trochę było zawirowań, bo on miał walczyć w listopadzie z Adrianem Gralakiem. Też doznał kontuzji. Adriana przesunęliśmy na październik. Już wtedy no, też ustaliliśmy z Piotrkiem Januszem, menadżerem Oskara, że niech on się doleczy i zrobimy jego po prostu kolejną walkę w Szczecinie, więc no, złożyło się po prostu, ci dwaj zawodnicy w wadze lekkiej byli dostępni i stąd to zestawię. No, Raimondas wiadomo debiutuje, ale dla Oskara pewnie no, ostatnia szansa, żeby pokazać się dobrze na KSW. Pewnie nie ostatnia na zawsze, ale no tak, no, ja liczę przede wszystkim, że przełoży to, co pokazywał przede wszystkim w Babilonie, no bo naprawdę to jest bardzo dobry zawodnik i zupełnie nie było tego widać w tej jego pierwszej walce w KSW. No i teraz idziemy dalej i pytanie, kategorii nie zmieniamy, czy tutaj kolejna walka o życie, bo to taka chyba, nie wiem, która walka o życie Rajewskiego. Powiedział, że on w sumie lubi mieć nóż na gardle, bo potrafi z tej sytuacji wyjść obronną ręką i jemu to akurat nie robi problemu. Plus warto, no pewnie to jest, i tak jest jego robota, ale warto zauważyć, że waga zrobiona. Sahil Siraj, i od niego bym jednak chciał zacząć. Mocny striker, jak się okazało, mocniejszy niż się wszystkim wydaje, bo wczoraj od Dominika Durniata dowiedziałem się, że tam poza MMA to jeszcze jest olbrzymie doświadczenie w Muay Thai chyba. I nie tylko chyba w Muay Thai. No w sportach udało chyba z 60 walk, czy 50, czy 40 zwycięstw. Pod różnymi nazwiskami, bo musiał się ukrywać w Szwecji, bo nie miał jeszcze wtedy prawa do stałego pobytu, także no myślę, że jakby w zestawieniu z Łukaszem, no to wiadomo, jakiego typu pojedynku możemy się spodziewać. To też jest walka, która już była zestawiona, bo pierwotnie Łukasz miał walczyć z Sahilem na KSW 70. I to też było, tam była bardzo skomplikowana sytuacja, bo ktoś wypadali kolejni zawodnicy i w pewnym momencie, jak już dopięliśmy walkę Łukasza z Sahilem, to on następnego dnia skręcił kostkę i wtedy skoczył Barrio. Także trochę wracamy do zestawienia. Wydaje mi się, że no, na rozpoczęcie tutaj walk po otwarciu, to taki strajkerski pojedynek powinien być emocjonujący. A jak trafił Siraj do KSW? Skąd go wytrzasnąłeś? No to niby no, reprezentujesz Szwecję chyba, tak? Tak, no, no wiadomo, jak weszliśmy w te tryby Viaplay, no to były rynki też te północne, z których szukają zawodników. No to jest zawodnik Majdiego Shamasa, czyli menadżera większości zawodników All Stars, Chimaeva, ale też Turkaja, Gustafsona. On mi zaproponował Sahila. W międzyczasie on też jeszcze zdążył stoczyć pojedynek w Szwecji na Superior Challenge wygrany, więc no jakby jego wartość też trochę wzrosła, także jestem zadowolony, że wreszcie może dla nas zawalczyć. A Raju faktycznie o życie? No on o tym wie. No jakby my odbyliśmy taką dość konkretną rozmowę po tej jego porażce
bodajże w Toruniu, ja, Martin i Łukasz. Łukasz poprosił o jeszcze jedną szansę z pełnymi przygotowaniami w wadze lekkiej. Uznaliśmy, że jest tyle lat z nami i dostanie tą szansę, no ale jak wiadomo, no to jest ta jedna szansa. Mhm. Kijańczuk, Dusis, zwiększamy kategorię wagową zdecydowanie. No Rafał wraca w walce z byłym challengerem Iwanem Erslanem, Mark Dusis po poddaniu Przemka Dzwoniarka. No tutaj to chyba też czekamy na to, aby ten pojedynek skończył się dość szybko, chociaż Dusis potrafi te walki mimo wszystko wytrzymywać albo przeciągać, jak kto woli, do drugich rund. No i to czy to dla Marka jest szansa na wejście do rankingu, skoro Rafał jest siódmy? Pewnie tak, no. Matematyka na to wskazuje. A rozszerzenie rankingów, to już jak jest przy tym temacie, jesteśmy do 10, nastąpi w tym roku? Może, na razie nie jestem zadowolony z dziesiątek, które mamy, także 8 to też fajna liczba, no 2 do 3, także. Okej. No czy tutaj były jakieś rotacje w tym starciu, cokolwiek? Nie, to był w miarę, znaczy rozważaliśmy może jakieś inne opcje, ale tak jak obu zawodnikom oferowaliśmy, to od tego momentu ta walka się utrzymała. Sudolski, Kleber, Silva, no niektórzy myśleli, że się może, jak się obudzili, zobaczyli grafikę, to liczyli, że może Kojkę wrócił, ale mamy Klebera, Silva, no trochę cięższy niestety. Ale nim o Kleberze, to parę słów o Łukaszu Sudolskim, bo no, Berserker wiadomo, Szczecin wiadomo, wszystko się zgadza, nieudana przygoda w Kontenderze. No ale przez dłuższy czas wydawało nam się, że jego transfer do KSW jest niemożliwy z racji panowania na tronie Tomasza Narkuna. Staraliśmy się od Łukasza coś wyciągnąć, nie udało się za dużo, natomiast pytanie, czy... Czy Tomek Narkun dalej panuje? Nie, tylko czy w związku z tym, że Łukasz jest w KSW i wiadomo, że jego celem jest z pewnością pas, tak jak to było w Babilonie, to czy to oznacza, że wasze drogi z Tomkiem Narkunem się rozchodzą, albo są na drodze do rozejścia się, albo pertraktujecie, jak to wygląda z nim sytuacja? Pertraktujemy, tak. No wiadomo, że Tomek jest po trzech porażkach gdzieś spadł w tej kolejce do walki o pas. Zresztą też nie chciał walczyć tego rewanżu z Ibrahimem. Stąd no to trochę w kategorii półciężkiej to nie ma co wybrzydzać. No, jak jest zawodnik tego kalibru i z takim talentem i też i doświadczeniem jak Łukasz Sudolski, to nie ma co się zastanawiać. Zresztą ja proponowałem Łukaszowi walkę jeszcze jak Tomek był mistrzem KSW. Na KSW w Chorwacji to było 51, z Iwanem Erslanem zresztą. I wtedy oni tego nie wzięli, on poszedł do Babilonu, tam no, historię wszyscy znają. Tak? Także no, ja jestem zdania, że no, będziemy się martwić, jakby miało dojść do takiej walki mistrzowskiej, ale na razie obaj zawodnicy nawet nie są pierwszymi pretendentami, ani Łukasz, ani Tomek, także kto pierwszy, ten lepszy. No. A duże masz nadzieje związane z Łukaszem Sudolskim, no bo tak dużo osób nie zwraca na jego nazwisko na karcie, z racji tego, że też nie jest medialną bestią, co doskonale wszyscy wiemy, ale turbopopularnym zawodnikiem. Natomiast no to jest tak, że on może za parę lat stanowić bardzo mocną siłę KSW, może nawet szybciej i w sumie nawet zająć miejsce Tomka Narkuna, może nawet na dłużej. No, jest potencjał. No. Na pewno jest, ale też wydaje mi się, że nasza kategoria półciężka jest też dużo mocniejsza niż w czasach panowania Tomka. Doczekamy. Kleber Silva, ten pomysł skąd? To tylko wynika z tego, że pokonał Frankensteina, czy z czegoś jeszcze? Czy to przypadek zupełny? No, jakieś znaczenie to, że pokonał Frankensteina miało. No jest, czy potężny Jean-Philippe? Historia z tym, znaczy nam w ogóle najbardziej zależało na walce właśnie z Frankensteinem Łukasza. Niestety sprawy prywatne po stronie Brazylijczyka nie pozwoliły mu wystąpić. No bo to pewnie byłby taki title eliminator, tak? Takie zestawienie tutaj w Szczecinie. Szukaliśmy jakichś innych opcji, między innymi Kolef, ale on też nie wziął walki z Łukaszem. Potężny Jean-Philippe zaproponował Klebera Silvę. Też nam zależało na zawodniku z Brazylii, no bo mamy od grudnia deal z Combate i
w jakimś minimalnym wymiarze. Wiadomo, że to nie jest jakiś podstawowy z naszych, podstawowa z naszych umów telewizyjnych, no ale jednak, żeby Brazylijczycy się przebijali. No, to nie jest jakiś super topowy zawodnik, ale jest solidny, twardy i daje takie mocne walki. Także myślę, że na pierwszą walkę dla Łukasza nie jest najgorzej. Chociaż no, na pewno wolelibyśmy, żeby tutaj w tej rozpisce był Frankenstein. No właśnie zrobiłem na początku stycznia, zacząłem i skończyłem niedawno podsumowanie KSW w 2022 roku, pierwszy rok z Viaplay i wyszło, że zaraz po Polakach najwięcej transferów było właśnie z Brazylii, 7. No ale to trochę wynika z tego, że tam jest tak przepotężny ten rynek, że w sytuacji, kiedy już nie ma wyjścia, to taki odtąd czas przylatuje w przeciągu tak w mniej niż tydzień zawodnicy. Tam się naprawdę dobrze znajdują się, żeby wziąć walki. No jest to takie no, last resort, ostateczne. Jak naprawdę już nie ma nikogo, no to wskakuje Brazylijczyk, ale no też kilku pokazało, że nawet ściągnięci na ostatnią chwilę, czy jak Wellington Silva, przepraszam, Martins, czy właśnie Frankenstein potrafią zrobić trochę zamieszania. No to się zgadza, też wielu było niedocenianych, a sobie świetnie poradziło. No dobrze, przechodzimy teraz do tych walk największego kalibru. Są one aż trzy, no nie cztery, ale do tego przejdziemy na koniec. Majkowski Mircza, no to jest starcie, każdy z tych trzech, których zaraz będą po kolei, no jest mega elektryzuje widzów i fanów. No trzeba przyznać, że w tym pojedynku może jakby ja się spodziewam wszystkiego, wojny stójkowej również, natomiast jestem przekonany, że możemy zobaczyć wszystko. Jest to jeden z kandydatów do walki wieczoru, jest być może że nawet walki roku, bo potencjał w tej walce jest przeogromny. Kurs 3,30 na Mircze to jest naprawdę coś niewiarygodnego, ponieważ no ludzie, mnóstwo osób strasznie mocno sugeruje się tym, że przegrał z Romanem, a wiemy, że ta walka wyglądała nie do końca tak jak porażka, tylko po prostu kontuzja, która nie dopuściła go do drugiej rundy. No, ale też Roman tam sporo zdziałał w tej pierwszej rundzie, ale no... Co mam powiedzieć? No ja nie był to pierwotny wybór, bo najpierw znaczy Borys też chciał i my chcieliśmy Donowana, ale on nie był gotowy na styczeń. Wydaje mi się, że Valerio też nie jest najgorszą opcją i to trochę może być taki kocioł. No w stylu trochę Borysa, wydaje mi się, że Valerio będzie odpowiednim partnerem do tańca. Myślisz, że Valerio Mircza to będzie już w tym roku jakby ścisły top kategorii lekkiej, który przez lata będzie tutaj wielu testował, wielu sprawdzał, a może nawet dzierżył pas? Ma taki potencjał w twojej opinii? Nie wiem, no wydaje mi się, że chciałbym go, no ewidentnie był poziomem dużo wyżej niż Gracjan. I to jest taki test, no. Jak będzie wyglądał na pełnym dystansie, tak zakładam, że to może tak pójść. No jak się pokaże, już trochę wiedząc, jak wygląda KSW, znając, tu nawet jest jego przyjaciel z Mołdawii, który też jest piłkarzem tu w Polsce, który pomaga, także jakby no zadbaliśmy trochę o to, żeby on się czuł tutaj lepiej, no bo on nie mówi po angielsku, tak, żeby ten kontakt był lepszy, żeby... No już a to tłumacz Valerio to piłkarz jest? Tak. A to ciekawa historia. Tam chyba nie jakiś super topowy, tak? Nie mówimy tu o ekstraklasie, tak mi się wydaje, ale tak jak sprawdzałem, chyba Olimpia Elbląg, nie wiem, jaki to jest poziom rozgrywek. Ale no, to jest ten moment, żeby pokazać, czy to będzie zawodnik, który gdzieś będzie szedł w kierunku walk o tytuł, status pretendenta, czy będzie gdzieś tam w dole tabeli no, tego rankingu. I przechodząc do walki Szymański-Tutarauli, zapytam, czy w sytuacji, w której czekamy na ogłoszenie starcia, ponowne ogłoszenie starcia Siłkowski-Parnas, czy myślicie o pasie tymczasowym kategorii lekkiej, czy, no, czy wszystko, na wszystko trzeba poczekać, no bo ta walka Siłkowski-Parnas odpowie po prostu na to pytanie. Jej wynik i to, co po niej będzie dalej robił też Saladin. Ale poczekaj, chcesz mnie zapytać, czy mając mistrza i tymczasowego mistrza, zrobimy tymczasowego mistrza? No nie, no, ta walka będzie unifikacją, więc
Pytanie, czy... Czyli zrobimy unifikację i jednocześnie oddzielną drugą walkę o tytuł tymczasowy? No może bardziej, może tymczasowy to nie, no może eliminator taki w prostej linii do tego pasa, może tymczasowy faktycznie, nie? No coś na pewno zrobimy, no zawodnicy muszą walczyć, no ale no na razie jakby mistrz i pierwszy pretendent są ustaleni. Okej. Okay. Bo pierwszym pretendentem jest mistrz tymczasowy. Jakby bardziej zmierzam do tego, czy z tego możemy to traktować jako mini turniej nieoficjalnie, no. No może być trudno, no bo jakby wygrał Romek i Borys, no, tak. To oni raczej, znaczy myślę, że jest jakby jakaś szansa, żeby oni zawalczyli o pas, jeżeli jeden z nich będzie mistrzem, ale o tytuł pierwszego pretendenta raczej nie zawalczą. Okej, okay. A macie już termin walki tej unifikacyjnej? Pomidor. No dobrze, w takim razie Szymański, tutaj Rauli, no i tutaj przede wszystkim wielkie gratulacje od całego środowiska i chyba od tylu hardkorowych fanów, to nie naczytałeś się dawno. Daj spokój, no. Po dwóch dniach już zapomnieli. Bo Raul Tutarauli no jest klasowym zawodnikiem, zresztą tak jak Valeriu, no ale jednak no też wygrał zresztą z Valeriu Tutarauli jakiś czas temu. Czy ciężko było Raula ściągnąć do KSW? No bo naprawdę jest, na pewno nie miałby pewnie problemu z znalezieniem oferty. Jest naprawdę genialnym zawodnikiem, przede wszystkim świetnym widowiskowym stylem. W zasadzie nie ma się do czego przyczepić. No tacy zawodnicy powinni na porządku dziennym trafiać do najlepszych organizacji na świecie. Jakoś no, na dwa podejścia. No, nie udało się w czerwcu, udało się pół roku później, tak. No, walka miała się odbyć jeszcze w grudniu, tak. Więc no, z uwagi tam na drobną kontuzję Romka musieliśmy ją delikatnie przesunąć. Nie wiem, no jakoś super ciężko nie, no. Okej, okay, w takim razie pytanie o Romana, bo no, jakbyś tak zastanowił, to nie wiem, czy ktoś ma ciężej od niego w kategorii lekkiej albo w ogóle w KSW. On w ogóle nie miał walki, którą można byłoby nawet choć trochę nazwać walką na przetarcie. On, no trochę się nie zgodzę, no, bo miał walkę z Miloszem Janiciczem na przykład. A to nie było zastępstwo? Milosz nie wskoczył? Nie. Mi się wydawało, tam była jakaś rotacja na ostatnią chwilę, może nie w tej walce. Już jakiś czas temu było. Natomiast no, dłuższy czas bierze cały czas zawodników stopu i z wieloma sobie świetnie radzi. W zasadzie walki o pas głównie chyba tylko przegrywał u was. Tak, no z Marianem i no, z Szalachem. No, jeszcze przegrał z Wrzoskiem chyba. Z Wrzoskiem chyba jeszcze tak. To prawda. Która walka ciebie elektryzuje bardziej, tak kibicowsko czysto? Szymański tutaj Rauli czy Malikowski Mircze? No pewnie Romek, no, z Raulem. Wydaje mi się, że jednak delikatnie, no, rankingowo Romek jest wyżej od Borysa. Wydaje mi się, że no, Raul wygrał z Valeriu, także tak delikatnie, ale no, są tu, z tych dwóch walk jestem naprawdę zadowolony. No i trzecia walka, która zamyka klamrę i jeżeli nawet kogoś interesuje mniej, no to ma zdecydowanie oficjalnie przynajmniej wyższy status, no bo eliminatora do walki z Pawłem Pawlakiem. I tu od razu pytanie, czy Paweł Pawlak wejdzie do klatki i stanąć twarzą w twarz ze swoim przyszłym rywalem w Szczecinie w sobotę? Szczerze mówiąc, jakoś nie jestem fanem takich rozwiązań. Bo mam wrażenie, że to trochę może zapeszyć i jeszcze się pojawi jakiś rezultat, który niekoniecznie potem jest sensowny do zestawienia walki o pas. No. A wyobraź sobie taki scenariusz, w którym ta walka będzie przeleżana albo nudna, cokolwiek? Tak, to nie, no, ale no, są różne inne pechowe zdarzenia, które mogą się... No tak, Tomek w limicie, warto odnotować jednak, bo... Narzekał, że za dużo schód. Za dużo schód, ale trzeba jednak odnotować jedną ważną rzecz, bo Tomek wykonał dzisiaj limit mistrzowski, dając jasny sygnał, że jest gotowy, już bardziej odrobić... Bądźmy poważni, no walczy w 8-4, będąc zawodnikiem 7-7, więc no jakby tu jeszcze miał problem z robieniem wagi, no to ja nie wiem. No. Ale mógł pół kilo tolerancji wykorzystać, nie wykorzystał. Także... No nie, no wagę już miał wczoraj, miał 84 okay. Chyba i pół na odprawie, także... no być może jest to dla rozwiązania jednak na jego karierę i na pewno jest dzięki temu szybszy, lepszy, raczej lepiej się czuje.
pewnie i też lepiej z kondycją, także a może w tym swoim stylem będzie w stanie niwelować ten deficyt warunków fizycznych. Mhm. Także no, może to była dobra decyzja. Mhm. A masz gdzieś w głowie walkę o pas, w którym kwartale chociażby ona mogłaby się odbyć już w pierwszej połowie roku? To nie ma sensu nawet się tak planować, no bo w walce tu może się zdarzyć wszystko. No, zawodnik może złamać rękę i wygrać i co wtedy. No, także poczekajmy do soboty. No, po co planować przed, jak można po. Okej. Okay. No nie wiemy wszystko, no tutaj kulis nie było, wszystko było chyba jasne, klarowne, czyste i czekamy na sam pojedynek, no i main event. Zostawiając go, jakiej oczekiwałeś reakcji fanów? Spodziewałeś się, że nie będzie się on jednak podobał? Po tylu latach, po 10 latach po prostu może nie zelektryzować wszystkich też dlatego, że nie wszyscy go widzieli. Na przykład nasz pan operator nie widział na żywo walki Materla Grove. Nadrobić sobie pewnie powinien, ale nie widział i nie jest pewnie w tym odosobniony. Myślę, że jest to jakiś problem, że żyjemy w takich czasach i tak szybko, że być może sami nie zdajemy sobie sprawy, jak wielu jest fanów, którzy mogą nie pamiętać jednej z najlepszych walk w historii KSW. A nie wiem, czy nawet nie najlepszej. No bo jak nawet ja trochę zapomniałem, a jak ją obejrzałem ponownie, jakby no przed tym pojedynkiem, to jakby przypomniałem sobie te wszystkie emocje, które towarzyszyły mi, jak siedziałem pod klatką, no, że trochę sam nie mogłem uwierzyć, jak, nie wiem, jest ta pedelada, po której Michał znokautowany leci na ziemię i budzi się od uderzenia o matę. Czy to, jak ta faktycznie leciała z niego ta krew na Kendala i no, była to jakaś totalna rzeźnia. No, też wszyscy wiemy, że to nie miał być main event pierwotnie, no, tylko walka Artura z Arkiem była main eventem. Uznaliśmy, że Michał zasługuje i ze względu na ten pierwszy pojedynek, jaki był świetny, zresztą Kendall też, i to ile lat jest z nami i jakie różne zakręty miała ta jego kariera, że w sytuacji, pewnie, znaczy no sportowo pewnie Tomek z Radkiem powinni być tę pozycję wyżej, ale jest to jakieś dla, od nas też podziękowanie, hołd dla Michała, żeby, nie wiem, czy będzie jeszcze jedna okazja, ale żeby przed końcem kariery miał main event u siebie w mieście. I jest to taka trochę walka sentymentalna, nie jest to walka, nawet nie jest tak w limicie, nie jest to walka tak mocna sportowo jak te trzy poniżej. Ona jest zestawiona z zupełnie innych powodów. No, Michał też jest po ciężkim nokaucie. Wydaje mi się, że no, sportowo, wiekowo, to jest dla niego odpowiedni rywal na ten moment. Jest za tym historia i dlatego ten pojedynek zamknie galę w Szczecinie. A był ktoś inny, kogo mieliście w głowie dla Michała? Raczej nie. No, nie, wydaje mi się, że mniej więcej od jak widzieliśmy, że robimy Szczecin po grudniowej gali, no to myśleliśmy o zestawieniu tego pojedynku. Mm-hmm. No, nie było J.A. Silvy branego pod to. Ja nie widziałem walki Michała Materli z Moise Rimbonem. IFM wpadło na taki pomysł, aby zrobić ten rewanż po latach. Wyszedł on tak, jak wyszedł, czyli nie najlepiej generalnie. I tu pytanie brzmi, no przebić walkę z KSW 19 będzie piekielnie ciężko, jeżeli w ogóle jest to realne. Natomiast czy wierzysz w to, że będą w stanie panowie dać takie emocje, chociaż no nie wiem, czy nie będę przeliczał na procenty, po prostu na tyle wysokie, że część fanów przepraszać nie będzie, ale będzie uderzy się w piersi, albo po prostu będzie się po prostu jarał tym pojedynkiem i będzie zadowolony z jego przebiegu i też być może przez jakiś czas, no może nie przez 10 lat, będzie go wspominać na dłużej za gości w ich głowach, w pamięci. Nie wiem, no wydaje mi się, że ciężko będzie przebić to, co odbyło się 10 lat temu, ale ja spodziewam się dobrego pojedynku, bo tak te style myślę, że się składają. No, Kendall jest zawodnikiem, który walczy na dużej intensywności, dużo uderza z dalekiego zasięgu. Michał będzie musiał próbować jakby no nie może się na dystansie z Kendallem bić, bo po prostu no ta przewaga po stronie Kendalla długości mu na to nie pozwoli, więc będzie musiał skracać dystans, być może obalać, być może no, próbować jakiegoś brudnego boksu i tych swoich firmowych rzeczy trochę bliżej. Także ja spodziewam się dobrej walki, a może
panowie nawiążą do momentów z tego pierwszego pojedynku. Czy Kendall ma kontrakt na więcej walk, czy to jest tylko ten jeden występ taki gościnny w związku z całą otoczką, Michałem, main eventem, Szczecinem i tak dalej? Ma na więcej, no ale no też na pewno chcemy zobaczyć, jak się pokaże. No nie jest to zawodnik młody i też nie ma jakichś wielu innych sensownych zestawień dla niego. No to prawda. Dobrze, ja mam jeszcze dwa nazwiska chyba, bo oczywiście mam, znaczy więcej dostałem, to żeby była jasność, dlatego wspominałem wcześniej o tej sytuacji, że fani chcą 600 nazwisk znów, ale musicie poczekać. Już zwrócić cierpliwość, drugi kwartał tego roku najwcześniej. O Darku pytałem, no mnóstwo osób pyta, chyba najwięcej pytań jest o Daniela Torresa. Co dalej z Danielem Torresem? Czy jest zawodnikiem, czy będzie zawodnikiem KSW? No, na razie nie jest. No. A jak wyglądają? Czy są rozmowy, czy po prostu, czy już odpuściliście temat, jak to wygląda? Na razie nie ma rozmów. Nie ma rozmów. Jest pytanie też o Mirosława Broża, bo miał być chyba na gali w Libercu, teraz chyba jakieś zdjęcie z kontraktem z organizacją Octagon. Jak wygląda jego sytuacja w KSW? Znaczy on nie miał kontraktu z KSW i finalnie też chyba nawet z powodu kontuzji nie mógł zawalczyć w Libercu, więc odpuściliśmy temat. No nie jest to zawodnik, który poza galą w Czechach jakoś był na liście must have. Mm-hmm. No to o Leobricha jeszcze dopytam, no bo rozmawiałem z Arturem Gwoździem, no więc no był jego temat, jeżeli chodzi o galę w Libercu, ale coś tam, coś przeszkodziło, to czy możesz coś więcej powiedzieć? Nie wiem, może Artur mówi. No są pewne, znaczy myślę, że prędzej czy później, może inaczej, pewnie w pierwszej połowie roku Leo zawalczy w KSW, ale raczej nie w Libercu. Okej. Okay. Rywal dla Martin mi mówił, że rywal dla Fila jest. Mhm. I czy fani będą zadowoleni? Tak zadam pytanie. Nie. Wiele zaufani, no. Nie wszystko... Ja jestem zadowolony, no, a czy fani to trudno, no za wszystkich nie odpowiem. No, są fani, którzy będą, pewnie tacy, którzy nie będą. No, mhm. No zobaczymy. No, znaczy, no, uwierz mi, ciężko jest zadowolić wszystkich fanów KSW. Albo inaczej. Nie wiem, czy wszyscy są fanami KSW, ale wszystkie osoby śledzące MMA w tej sferze internetowej, no są pewnie osoby, dla których widziałem takie komentarze, Raul, tu Raul jest jakimś anonimem. No pewnie jest, nie jest super znany, no ale wystarczy spojrzeć, zobaczyć pół jego walki. Także no, nie przesadzajmy, no jakby... nie mamy ambicji, żeby zawsze wszyscy byli zadowoleni, no. Wydaje mi się, że raczej robimy dobrą robotę, ja jestem z siebie zadowolony. Ale to też nie znaczy, że czasami się nie mylimy co do pewnych zestawień. Na koniec no, publika decyduje kliknięciem czy tam odpięciem karty pod Viaplay czy kupieniem biletu. I jakby no, to jest ta ocena, która jest dla nas istotna. Mm. A propos tej podwyżki, która szykuje się chyba w marcu w związku z wykupieniem praw do Formuły 1, troszeczkę się martwicie spadkiem oglądalności, no bo jest, nie wiem czy największa liczba osób, ale jest olbrzymia liczba osób, która ogląda Viaplay tylko dla KSW, czy po prostu zamieniła pay-per-view na Viaplay i może po prostu no, wiele osób gdzieś zaczyna coraz częściej, widzimy te głosy niezadowolenia, no bo no, nie znam osób, które oglądają Formułę, szczerze mówiąc, więc nie wiem, czy to się jakoś łączy. Poza tym, że to oczywiście męska część publiczności się tym interesuje, czy w ogóle się tym na razie nie przejmujecie? Jak to wygląda? No, to nie jest nasza decyzja. No, jakby my dostarczamy produkt naszemu partnerowi, oni nam za to płacą i potem mają prawo decydować o... No jakby wierzę, że mają to przemyślane, no, robią platformę streamingową dużo dłużej niż są obecni w Polsce, a telewizję dużo dłużej niż telewizja kablowa i satelitarna jest obecna w Polsce, więc no nie wiem, jak patrzymy na UFC, które podnosi cenę pay-per-view co roku i ona już teraz ociera się o $100 za jeden event przy 13 galach rocznie, to wydaje mi się, że 55 zł za pakiet, w którym jest Liga Angielska, Liga Niemiecka, KSW, popularne bardzo ostatnio darty, nie wiem, jakieś pewnie teraz Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej, Formuła 1 i jeszcze filmy, bajki. To nie brzmi jak jakaś cena, która mnie przeraża, no ale każdy decyduje za siebie, tak?
Co do Liberca, mamy ogłoszone dwa pojedynki. Peszta o Milańczyk, mówiliśmy, Możny. Wrzosek, no, rywala Fila poznamy kiedy? Wkrótce. Wkrótce, a co, czy jakieś ogłoszenia na gali w Szczecinie? W sobotę coś się dowiemy więcej niż wiemy do tej pory? Może minimalnie, jakichś wielkich ogłoszeń chyba nie będzie, tam dopinamy jeszcze ostatnie rzeczy. No tu pewnie z dużych rzeczy, no to ten main event na Liberec i kolejna gala. Ale no jakiś nie spodziewajmy się na razie jakichś fajerwerków. Więcej pewnie tuż po gali. Okej, okay, no to chyba wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo, poświęcony czas, jak zwykle przyjemność. No i do zobaczenia pewnie w przyszłym tygodniu. Wtedy chciałbym porozmawiać o tych debiutantach, którzy zagościli. 71 niech będzie i zobaczymy, z których dyrektor sportowy jest najbardziej, a z których najmniej zadowolony. Tak. Dobrze, jest? No. Może znajdę chwilę. Okej, okay. Dziękuję bardzo. Dziękuję.